Pierwsi chrześcijanie praktykę modlitewnego śpiewu przejęli z tradycji synagogalnej i powszechnie ją praktykowali. Wiele wskazuje na to, że przez pierwsze wieki posługiwano się śpiewem jednogłosowym, który na Zachodzie przyjął formę chorału gregoriańskiego. Z czasem zaczęto używać organów, a potem innych instrumentów. Rozpisywano też śpiewy na wiele głosów. Muzyczne poszukiwania, ale i powrót do dawnych form, w tym do chorału gregoriańskiego, pokazują, że ciągle aktualne jest pytanie o muzykę kościelną. Na to pytanie próbują odpowiedzieć chyba wszystkie tradycje wyznaniowe chrześcijaństwa. To nie są przerywniki, żeby nie było nudno. To nie jest podkład muzyczny, który nie ma żadnego związku z tym, co jest mówione, co jest przeżywane. Śpiew jest częścią liturgii. Stąd dobór tego, jak się śpiewa, co się śpiewa, jaki to ma poziom, jaką to ma treść, jest bardzo istotny. Na samym początku było tak, że chrześcijanie nie śpiewali w czasie mszy świętej tekstów, które nie byłyby pochodzenia biblijnego. Właśnie psalmy, właśnie kantyki ze Starego i Nowego Testamentu. Później zaczęto sobie pozwalać na to, że Kościół też ma prawo ułożyć jakiś tekst do śpiewania. W naszym Kościele liturgia nabożeństwa, nawiasem mówiąc nabożeństwa, które jest oparte według swego porządku na porządku mszalnym, jest śpiewana przez księdza. Odpowiedzi liturgiczne z reguły są śpiewane przez wiernych. Mają one swoje ustalone melodie, niektóre sięgające wieku XVI, niektóre nieco późniejsze. Raczej pochodzenia, bym powiedział, niepolskiego. One do nas przybyły, te melodie. Chociaż często na przykład na terenie ojczyzny reformacji w Niemczech w wielu parafiach obecny jest śpiew liturgiczny, który nawiązuje do form tak zwanych starokościelnych, czyli, mówiąc zwyczajnie, są to melodie gregoriańskie. Sobór Watykański II i dokumenty Kościoła wydawane po Soborze Watykańskim II odnośnie śpiewu liturgicznego cały czas przypominają, że przede wszystkim powinniśmy pielęgnować śpiew gregoriański, ściśle liturgiczny. Że jeśli tylko jest możliwość, by w jakiejś wspólnocie, a przy katedrach już to na pewno powinno mieć miejsce, bo są wzorcowym ośrodkiem liturgicznym w kościele lokalnym, że powinien taki śpiew być jednak pielęgnowany. My trochę po soborze, tu akurat w Polsce, tu musimy się wszyscy uderzyć dobrze w piersi, bo żeśmy troszeczkę poszli na łatwiznę. Bardzo łatwo poginęły gdzieś te chóry, wszyscy żeśmy łacinę zapomnieli. Śpiewanie pieśni traktowane jest jako modlitwa i jako wspomożenie naszych modlitw społecznych i indywidualnych. Nasze pieśni są tak naprawdę dobierane w taki sposób, w zależności od nabożeństwa czy od prowadzenia nabożeństwa, żeby były konsekwencją modlitwy i żeby prowadziły do modlitw. Częścią naszych nabożeństw jest uwielbianie, czyli to jest taki czas przeznaczony na śpiewanie pieśni, na indywidualne modlitwy członków naszej społeczności. Wtedy nastaje tak jakby trochę wyciszenie w czasie uwielbiania i odzywają się pojedyncze osoby, które w swój własny sposób wyrażają swoją modlitwę do Boga. Ale też mamy taki joyful noise, tak? Czyli pełen radości hałas, który ma miejsce w czasie naszych społeczności i to ma bardzo taki wymiar spontaniczny we wspólnocie. Jednocześnie wszyscy modlą się swoją modlitwą. Czym dalej będziemy patrzeć na historię Kościoła, no to będziemy dochodzić do wniosku, że tak, coraz mniej ludzi rozumie łacinę. Śpiewy są dalej łacińskie, więc potrzebna jest schola, która te śpiewy wykonuje. Czy też ludzie nie znają całego psalmu, więc uokładany jest refren, antyfona do psalmu. Lud cały powtarza tę antyfonę, a poszczególne zwrotki psalmu śpiewa tylko schola, czy nawet jakiś pojedynczy kantor. I wreszcie mamy taką sytuację, że gdy nie ma możliwości, żeby śpiew był łaciński, że nie ma możliwości, żeby to był tekst biblijny, to można zastąpić ten przewidziany
ścisły śpiew liturgiczny, podany w księgach ze śpiewami liturgicznymi, można zastąpić pieśnią religijną, którą proponują śpiewniki kościelne. I oczywiście tu się zaczynają schody. Nie może być znowu tak, że zaśpiewamy to na początku mszy, co ksiądz proboszcz lubi, albo co dobrze idzie organiście, tylko coś, co będzie odpowiadało temu tekstowi liturgicznemu, co będzie jednak przynajmniej namiastką tamtego, w jakiś sposób zastąpi. Zwłaszcza tutaj myślę, gdy o tym mówię, o śpiewie na wejście, na początku mszy świętej, który ze wszystkich śpiewów podczas liturgii mszy świętej jest najważniejszy, na wejście i na komunię. Śpiew na wejście jest najtrudniej dobrze dobrać i najczęściej spotykamy się z błędami. Pieśni są radosne i wtedy to są refreny, ale też mamy pieśni bardziej refleksyjne i bardzo często używamy do tego śpiewnika pielgrzyma, to są takie hymny. Hymny, których bardzo dużo treści, także zdrowej treści teologicznej się znajduje, a nie tylko wyrażanie emocji. To jest muzyka sakralna, ale taka bardziej popowa, mógłbym powiedzieć, taka dla zwykłych osób. Nie jest wyszukana w sensie stylu muzycznego, ale jest żywiołowa i daje taką możliwość spontanicznego reagowania na to, co się śpiewa. Jeżeli chodzi o hymny, to częściej są one śpiewane w sposób klasyczny. Elementem uwielbienia jest pewne wyciszenie. Wyciszenie w śpiewaniu pieśni. I wtedy milkną instrumenty i głównym instrumentem staje się nasza przepona i nasze struny głosowe. I wtedy chórem właściwie, takim śpiewającym a cappella, jest cała społeczność, cała wspólnota, która razem w ten sposób uwielbia Boga. Podczas liturgii czy każdego innego nabożeństwa śpiewa chór. Jest to śpiew wielogłosowy lub monodyczny, który przyozdabia nabożeństwo. Głos jest najdoskonalszym instrumentem, jaki stworzył Bóg i my z tego instrumentu korzystamy. I patrząc na Stary Testament, na Nowy Testament, widzimy, że śpiew bardzo często był obecny w życiu ludzi. Także my też kontynuujemy tę tradycję. Najdoskonalszy instrument go wykonuje i ten śpiew jest na chwałę Bożą, także wszystko to, co czynimy na chwałę Bożą powinno być doskonałe i zmierzać ku doskonałości. W zależności od sytuacji czy charakteru nabożeństwa uczestniczy w nabożeństwie chór kościelny, który wykonuje pieśni różnego rodzaju. Mogą to być tradycyjne chorały, jak też i pieśni już bardziej w współczesnym rodowodzie. Poza tym praktykowane jest też i wykonywanie utworów muzycznych, które powiedzmy sobie liturgicznego charakteru nie mają. Służą czemuś, co można by nazwać, niezależnie od tego, jak do tego podejdziemy, upiększeniu nabożeństwa. Zapamiętaj! W cerkwi prawosławnej zabronione jest używanie instrumentów, dlatego do sprawowania nabożeństw niezbędny jest śpiew chóru. Tradycyjnym śpiewem luteran jest prosty i rytmiczny chorał luterański, śpiewany przy akompaniamencie organów. Kościoły wolne, w tym zielonoświątkowcy, podczas swoich nabożeństw używają różnych instrumentów, a ich śpiewy zbliżone są do muzyki współczesnej. W kościele rzymskokatolickim stosowane są różne instrumenty i rodzaje śpiewu, ale podstawowym śpiewem jest chorał gregoriański, m.in. używany przez księdza w czasie mszy świętej.